No, czas zobaczyć, co za pranka zgotował mi tutaj Puzonik z Gilatisem. Z tego, co słyszałem, nie powstrzymywali się. Więc zobaczmy, co tutaj mi zgotowali. No nie. Co oni tu zrobili? Jak ja teraz mam wyjść stąd chociaż? Dobra, obsydian nie jest chyba zbyt dużym problemem, ale te druty kolczaste mogą być... Ojojoj, muszę zobaczyć, jak je zniszczyć. Z tego, co wiem, to normalnym kill-offem, ani mieczem, ani niczym się nie da ich rozwalić. No tu też? No nie, no. Dobra, trzeba to naprawić. Ła! A, to mnie bije nawet jak to... A, mogę? Nie, nie mogę. Dobra. Ojojojojoj. Dobra. Czy jest coś takiego jak szczypce? O, są. Dobra. Ue, tam. Jeden stick, jeden iron agnat. Dobra. O, sobie poradzimy na szczęście z tym. Myślałem, że będzie gorzej. No ale na szczęście jakoś sobie z tym poradzimy. Oj, Puzonik, szykuj się na zemstę. Zemsta będzie słona. No, jeszcze bardziej tam... No co za ludzie. Mam nadzieję, że nic mi nie rozwalili. Bo po prostu ich rozwalę. No, Impo przyszedł mnie trollować. Cześć. O, Impo, Impo. Ciekaw, czy coś im zrobili. Cześć, Kse. Naprawiam. Co się stało? Co się stało? O, Puzonik się bawił. Świeczki masz w prezencie. O, dzięki. On ci to postawił, Jezus. No, on cię tak sobie rozwalam. Kurde, dobra, bo my tutaj domek upiększamy, wiesz? Aha. To my lecimy. No dobra, no to lećcie tam sobie. Ja się tutaj zajmę naprawianiem tego wszystkiego. Powodzenia. No, dzięki, dzięki. A, chłopaki przyszli w odwiedziny. A im to pewnie nic nie zrobili. Hamidła jedne. O Jezu, tu jeszcze... Na dół nawet nie będę schodził. Pewnie im też się nie chciało, więc... Tak coś czuję, że tam jest wszystko w porządku. Cicho! Te cykady mi tutaj postawili. A, dobra. Tutaj, mam nadzieję, że nic nie jest. Aha. No to spoko, spoko. Widzę, że się dobrze bawili wczoraj. Dobra, załatwione. A tu jeszcze? Dobrze, że mam ten młotek. W miarę szybko obsydian kopię. 47 obsydianu mi położyli, 23 razor wire. Co za ludzie. Tu jeszcze? No, tu też! Że tam nic jeszcze nie mam zbudowane. Gnoje przebrzydłe. No cóż. Jakoś trzeba będzie się zemścić. Nie w tym odcinku, ale coś wymyślę. Dobra, no to... A, tu jeszcze mi Impo położył świeczki. Nie wiem po co w ogóle. Chociaż... O! Mogę sobie tak postawić. No tutaj jeszcze im postawił. Kolejny troll. Ojojoj, co ja z nimi mam? Dobra, tutaj jest ładnie. Tutaj tajne przejście. Może zbiorę. O, super. Tutaj też postawimy, żeby było trochę jaśniej. No i tutaj dla klimatu. O, i super. Wydało się. Dobra, szczypce sobie zostawię może. Na wszelki wypadek, jakby jeszcze raz przyszli i byli śmieszni. Ale... Ja tutaj sobie kwiatki wolę schować. Dobra, mi się przydadzą. Tak jak widzieliście ostatnio, zajmowałem się tej botanią. I dowiedziałem się, że... No, tu jest za mało miejsca na moje eksperymenty. Więc będzie trzeba tutaj powiększyć tą dziurę jednak. I zrobić farmę i farmę kwiatów. Tych takich specjalnych i tego tutaj drewna oraz kamienia. Ale nie zrobiłem najważniejszej rzeczy ostatnio. Nie zrobiłem różdżki, którą tutaj wszystko niby się robi. I w tym odcinku to zrobimy. I tak, będą mi potrzebne tutaj kwiatki. Dobrze. Z nich musimy zrobić tutaj płatki.
I tak, z tego co widziałem, to Living Wood tak się stawiało. Tak. A nie, tak. Z dwóch tylko, dobra. I takie trzy były potrzebne, żeby zrobić różdżkę. Pyk i pyk. I super. Wand of the Forest. I teraz, z tego co tutaj wyczytałem, będziemy mogli kontrolować przepływ tak jakby many i będziemy mogli nakierunkowywać tutaj te mana spreadery do odpowiednich kwiatów i mana puli, takich zbiorników na manę. Ale zanim się tym zajmiemy, to tutaj też wyczytałem, że taki przedmiot można zrobić, który będzie pokazywał nam jakby pole działania kwiatów, które na przykład generują manę lub tam coś innego, prawda? Będzie nam potrzebny mana steel, chyba mam. Tak, mana steel ignot. I będziemy potrzebowali troszkę złota. I to się nazywało monokl chyba. O, jest. Mana steel monokl. Łatwy. Crafting. Pyk. A co tu jest? A mana glass jeszcze jest potrzebna. O, tego nie widziałem. No to nie zrobimy w tym na razie, bo nie mamy many. Czy mamy kwiaty, które generują manę? O, to jest pytanie. Dlatego chyba nam się przyda książeczka. Jak wezmę tutaj? Nie, nie bierze. Oj. Dobrze, zrobimy najpierw... pofarmimy sobie trochę kwiaty. Będzie nam potrzebny bone meal. O, tu mamy kości. I trochę tych zwykłych kwiatów. Dobra, chyba tyle wystarczy. I z tego tutaj robimy... O, barwnik. O, floral fertilizer. Super. To jeszcze tutaj dwa, jeszcze dwa. A, nie będzie, nie starczy nam. Dobrze. To zrobimy dwa tylko na razie. Chyba, że mamy więcej kwiatków. Nie mamy chyba więcej. A nie będę z mojego ogrodu brał. Za bardzo mi się tam podoba. O, mamy jeszcze dwa tutaj. I jak to było? No, jeszcze jeden można zrobić. I teraz tak. Idziemy z tym na zewnątrz. Oj, trochę grzyby się rozrosły. Trzeba je pozbierać. O nie. Wszedłem w nie tego grzyba. To cię nie zabije, to cię wzmacni. Dobra, kładziemy. Pyk. O, pojawiły się. Jeszcze raz. O, nie ma miejsca. Dobra. Tak, ustalamy. O, znowu wpadłem. O, dobra. Jeszcze raz. Okej, dobra, czyli tutaj to jest generator many. Produkuje manę, absorbując wodę. Dobrze, czyli tak wygląda prosty generator. Z czego tutaj jest? Cyan petal i mystical blue petal. Dobrze. Trzeba będzie zrobić ten kwiatek. O, super. Ale zapomniałem, że rozwaliłem. No dobrze, no to tutaj na razie postawimy. I tak, najprawdopodobniej będą potrzebne jeszcze zwykłe nasiona. Dobra, zrobimy może tu miejsce, bo zaczynam się denerwować. No i oczywiście woda, która jest potrzebna do craftingu. Dobra, jest. Raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście pyk. Jest jeden. I teraz znowu pyk. Super. No i tak mamy siedem. Nie, no jeszcze jeden muszę mieć. Żeby zrobić dwa generatory. No i super, mam 8. Teraz będzie potrzebna też woda. Sobie wezmę tutaj dwa wiaderka. Zrobię później nieskończone źródełko. Różdżka też najprawdopodobniej będzie potrzebna. A jak się robiło? A, mam mana steel, dobra. Mana pool najpierw. Żeby mieć tutaj zbiorniczki. Dobra. Living rock. To sobie weźmiemy może 32. Mamy 7. No trochę za dużo chyba, no ale cóż. Jeszcze może zobaczmy, co Screamy robi z Impossiblem. Dobra, nie. Idziemy powiększać naszą bazę. I robimy farmę. Robotani.
Chociaż wydaje mi się, że powinienem iść z góry to robić. A to kto tutaj kopał? Co za ludzie, zero prywatności. Dobra, idziemy kopać. Mamy łopatę. Mamy, ale ledwo żyje. No, łopata zrobiona, możemy iść kopać. No, lepiej chyba od góry to wszystko przekopać i... Lepiej to z góry po prostu przekopać. Ale zarosło pięknie grzybami. Pięknie to wygląda. A w nocy to się jeszcze wszystko świeci, więc ło jest. Dobra, czyli tu jest krawędź. I kolejna. Jest tutaj. Dobra, no to trzeba przekopać po prostu, no cóż. Później tak to zakryjemy wszystko liśćmi. Zebrałem wystarczająco tego wszystkiego, żeby upiększyć to dalej i zamknąć cały ten kompleks. Postanowiłem pójść do kopalni trochę wbić poziom do tego 30. Może uda mi się zenchantować łopatę, żeby to szybciej zrobić. Bo naprawdę nie uśpiecha mi się kopać to wszystko 10 lat. O! Aha, jesteśmy na spawnie, więc nic nie przekopiemy. Super, super. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek, co bym mógł zrobić, co wybudować, to śmiało piszcie w komentarzu. Ja wszystko czytam, więc no może coś ciekawego znajdziemy i wspólnie tutaj wybierzemy. Oczywiście coś sobie pasowało do naszego świetnego gaju. No to teraz się modlimy. Efficiency 4, proszę. Bardzo. Unbreaking. Jest Efficiency 3 Unbreaking. Super. No i zabrakło mi poziomu trochę. No cóż, dobra. Przeżyję. No to teraz można kopać. Lecimy. Mały update. Przekopałem już praktycznie całą górę, taką wzdłuż. Myślę, czy tutaj jeszcze nie powiększyć tego. No ale teraz zabieram się za kopanie podłogi, żeby tutaj wszystko było w ziemi. W końcu robimy botanię, więc w stołnie tego nie zrobię. No to lecimy. No, ziemia ułożona. Teraz możemy zająć się plantacją, tworzeniem generatorów, no i farmą. Dobra, to jak wyglądają te generatory jeszcze raz? No, to zobaczmy, jak tutaj wygląda jeszcze raz ten system. Dobrze, czyli 2 na 2. Nie, 3 na 3. Potrzebna nam woda. Dużo wody. Cały czas gubię te wiaderka, nie wiem, gdzie je mam. Dobra, zrobię kolejne. Okej, tyle powinno wystarczyć. Zrobimy też tam nieskończone źródełko wody. No to lecimy. Postanowiłem jednak, że zrobię inne kwiaty, które będą produkować nam manę. Gdyż niebieskie okazały się, że tak jakby żyją tylko godzinę, a później po prostu się niszczą. Więc zrobimy po prostu takie czerwone kwiaty, które będą pochłaniać przedmioty i produkować manę. One się nie niszczą, więc no, do roboty. No to tak, wrzucamy jeden czerwony, jeden szary i dwa, o, i dwa brązowe, tylko zapomniałem oczywiście nasionek. Wrzucamy jedno, tyk, i jest, dobra. Kolejne, dobra, wrzucam, dobra, mamy dwa. No to będziemy mogli zrobić takie dwie małe farmy many. Zrobimy też jedną dużą lub dwie z tych niebieskich kwiatów, no choć nie jest to zbyt efektowne. Jeszcze potrzebuję parę przedmiotów, żeby to zrobić, więc widzimy się za chwilę. Także będą potrzebne nam dwa hopery, które robimy tak. Tak? Tak, jest dobrze. Open crate'y, które będą opuszczać przedmioty. Tutaj jeszcze potrzebuję redstone'a. Weźmiemy sobie dwa bloki, później je rozwalimy. Czego jeszcze potrzebuję? End of flame mam, dwa hopery. Aha, jeszcze potrzebuję dźwigni i drewnianej płytki naciskowej. Mamy zrobione. Możemy iść robić naszą pierwszą farmę many. Ale najpierw idziemy spać. Dobra, panko zaliczone. Możemy lecieć i robić. Mamy różdżkę? Mamy. Dobrze. I tak, to przerabiamy. No, jesteśmy gotowi. Jeszcze zapomniałem wziąć trochę piasku, ale już wszystko działa. Dobra, czyli zrobimy sobie najpierw może nieskończone źródło wody, żeby już nie chodzić dwa razy. Tutaj sobie trochę dalej przejdziemy i zrobimy sobie tą farmę. Czyli tak, najpierw
Będziemy pojemnik na manę. O, super, teraz jest idealnie. Dokładziemy End of Flame'a. Teraz Pressure Plate. Nad tym trzeba postawić skrzyneczkę. O, super. Tu łączymy Fera. Tak, pyk, pyk. Nie, źle. Pyk, pyk. Teraz dźwignia. Nie, nie mam węgla. Musimy. Z tego co widziałem, to węgiel się wrzuca. I wtedy powinno to zjeść jakby ten węgiel. I dać nam manę. O, mam trochę węgla. Tiny coal, o właśnie. Takie malutkie węgielki to są niby potrzebne. No i zaraz zobaczymy. A, jeszcze trzeba zlinkować tak jakby. O właśnie, bo widzicie? Tutaj leci mana, tak jakby. I musimy... O, tu masz lecieć do tego. A to, i to ma być połączone... O, nie, nie tak. A to ma być połączone z tym. O, i ty bądź połączony z tym. I teraz zobaczymy, czy się uda. Zje? O, i zjadł. Teraz zobaczymy, czy jest mana. O, jest mana! Udało się! Jest! Super! Teraz wkładamy to tutaj. O, widzicie? I teraz będzie leciało. Spadło i leci. Widzicie? Super, działa. Mamy manę. Wszystko działa. Super, udało się. No to robimy kolejne. Naprawdę dziękuję wszystkim, którzy podesłali jakieś linki do właśnie, do tutoriali, jak tutaj działać w tej botanii, bo naprawdę były pomocne, więc bardzo wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie tego, jak tutaj budować, jak to powiększyć, to bardzo bym prosił o wysyłanie komentarzy. Ja tutaj mam zamiar, jak widzicie, tutaj pokryłem wszystko liśćmi, mam zamiar to przedłużyć do samego końca i zrobić taki wielki jeden kompleks, taki wielki gaj to będzie. Tutaj może jeszcze powiększymy tam do końca i będziemy może tak nad wodą jeszcze. Tutaj tak zwiększymy. O, tutaj. Ale no to jeszcze trochę czasu. To wykopanie całej tej dziury już i tak wystarczająco dużo mi zajęło, więc na razie może zajmijmy się tutaj tą botanią w większym stopniu. I znowu linkujemy to z tym. To z tym. Ile tutaj zostało? Ło, 4 już tylko zostały. No to tutaj będę musiał więcej tego węgla pozbierać. Czyli tutaj mamy małą farmę End of Flame'ów. Spróbujmy teraz zrobić farmę tutaj tych hydrogizów. Z tego co widziałem, to musi być tak. Living Wood. I tak, 3 na 3. Raz, dwa, trzy. Oj, źle. Raz, dwa, trzy. I dobrze, jest tak idealnie. Teraz musimy tutaj wykonać taki ruch. Zalać to wszystko wodą. O, słyszycie? Jak pije? Piją wodę. O. O, piją wodę. Słychać. Będę musiał 4 repeatery robić. Jeśli tak, to jest źle. O. Raz. I dobrze, teraz bym chciał to połączyć tym. No i za daleko. Ciach. No, nie zdołamy. Za daleko jest. Dobrze, czyli damy ten z tym łączymy. O, i super, jest połączony. To zróbmy jeszcze jeden może, żeby nie tracić już tych kwiatów, bo one tylko godzinę trwają. Czy godzinę żyją. Ciach. Ciach. Teraz łączymy to z tym. To z tym. Nie, źle. Ty z tym. Ty z tym. Ty z tym. Super, działa wszystko. Dobrze, jest super, naprawdę jest super. No to cóż, chyba wystarczy na ten odcinek. Zrobiliśmy, przekopaliśmy tutaj całą wielką górę. Zrobiliśmy tutaj dwie farmy End of Flame'ów. Tak, End of Flame'ów. Jedną farmę tych takich niebieskich kwiatów, które czerpią wodę. No i chyba tyle. No i zobaczymy, co w następnym odcinku. W następnym odcinku myślę, że już zajmiemy się zabawą z maną. Możliwe, że już tutaj to wszystko będzie zasklepione liśćmi i wszystko będzie pięknie wyglądało. No na razie to jest prowizorycznie, z tego co widzicie tutaj, prawda? Jeśli macie jakieś sugestie, pomysły odnośnie tego moda, tego co mógłbym zbudować, co bym mógł zaplanować tutaj, naprawdę piszcie w komentarzach, wszystko czytam, więc dziękuję wszystkim za oglądanie, do zobaczenia, cześć!